No, powiedz. Mama. Dzień dobry. Papa. Dzień... Tata. Tata. Piękną Papa. Tata. Dzień dobry, witamy was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj witamy się z wami. Wszyscy, nawet kawa jest. Tak, dokładnie. Nie wiem, czy ją widać. Z ogrodu było tak pięknie, że stwierdziliśmy, że dzisiaj tutaj troszkę nagramy, bo przyszła do nas wielka paka. I uwaga! Widać, co to za kartoniko? Mam nadzieję. Co to? Także dzisiaj będziemy właśnie zajmowali się openingiem Nazar. Tego właśnie pudła, a potem zobaczymy, co dzień przyniesie. No jest. Proszę, tutaj sesja z nowym prezentem. Muszę zrobić zdjęcie. Co to masz? O Boże, słodkie. Dobra, otwieramy. Otwieramy, co? Jacie, ale masz, patrz. Ale masz powóz. Tak. Kurę. Dobra, to jest ogromne, powiem ci. A gdzie ty idziesz? Siadaj tutaj i patrz. Muszę teraz pytanie, jak to się otwiera? Co się z tym robi? Podpiniesz pod rower i jedziesz. Tak mówisz, ale to nie ma kółek jeszcze nawet. To był jaki ojciec, taki syn. Oj, oj. Kameramen, gdzie jesteś? Zobaczmy, co my tutaj mamy. To jest zapewne do rowera. Tam trwa walka ze statywem nierówno. Tak, tak. Proszę bardzo, koła już zamontowane na furze. Tylko coś tak jeszcze... Przód by się przydał, bo tak. Coś tak leży dziwnie. Proszę, dwa majstry. Mama ma pomóc, Nazar? Mama ma pomóc, tacie? Nie, nie, nie. Powiedz, że sobie świetnie radzimy. Nie wiem, czy to się przyda, ale chyba tak. Nazar, nie martw się, poprawimy wieczorem, jak tata pójdzie. Nazar ci tu wyciąga jakieś pomagaj, części. Tak. Nazar, co tam tacie robisz? To jest do czego, Nazar? Do rowera właśnie. Montujemy flagę, czy nie? No. Oczywiście. Jest różowa? Nie, jest tylko czerwona. Mm. Nie, chociaż ty powinieneś mieć niebieską. To nie jest dla mamy. Dla mamy była różowa. Nie można przestawać jeździć. Terrorysta. Tak. No ale kawa się chyba nie zmieści. Złożone to wygląda następująco. Prezentuje się całkiem fajnie, ale jest to bardzo, bardzo sporych rozmiarów w ogóle. Nazar sobie wsiadł na spokojnie, ale już z kawą nie dał rady wsiąść, więc albo on, albo kawa. Ale na pewno plusem jest to, że patrzcie, jaki tutaj ma spory bagażnik. Bo naprawdę dosyć sporo rzeczy można wziąć na jakiś, nie wiem, na jakieś coś do jedzenia, coś do picia, czy inne tego typu rzeczy. Więc to jest na pewno spoko. Samo to nie jest jakieś mega ciężkie, więc nie powinno być problemu z podpięciem tego i włożeniem przy rowerze. No ale zobaczymy, co z tą kawą. Bo troszkę nas to zmartwiło, że nie będzie można ich jakby obu wieści jednocześnie. Sprawdzałem też, czy nie da się przesunąć tego siedziska tam do tyłu, żeby nawet zrezygnować z tego bagażnika tam z tyłu, ale niestety dziury są wywiercone tylko w ten sposób, jak są teraz, więc nie da rady tego przesunąć do tyłu i nie da rady zrobić więcej miejsca. No ale zobaczymy, no może coś wykombinujemy. Możecie dać znać, czy też próbowaliście jeździć w tym na przykład z pieskiem i z dzieckiem. Jeśli tak, to jaki macie sposób, a może macie mniejszego po prostu pieska, nie wiem. My zbieramy się jeszcze do studia, kawa z Nazarem idą do mamy Oli na chwilę i proszę bardzo, Nazar już bierze kawusię i idą na spacer. Tak? Kawa, nie wyglądasz na zbytnio szczęśliwą. Kawa tak, dlaczego ty nie stawiacie mnie z tym wariatem? Nazar, trzymaj ją, trzymaj. Boże, jak cię pociągnie i polecisz.
Witam was, kochani, w kolejnym dniu. Niestety wczoraj nic nie nagraliśmy więcej oprócz tego openingu, bo nie zdążyliśmy. Byliśmy potem w studiu na małym spotkaniu, które się może nie przedłużyło, ale trwało troszkę. Potem Ola wymyśliła, że zrobię sobie tatuaż swój pierwszy u Julii, bo oficjalnie zaczęła tatuować, tak? A ja zacząłem właśnie nagrywać, bo tutaj Bączek, proszę bardzo, wstał sobie z drzemki. Proszę przywitać. Proszę się przywitać. Nie papa. Papa będziemy później mówić. No, więc jest pełny energii. Dzisiaj pójdziemy sobie sprawdzić nowe miejsce na kulinarnej mapie Krakowa. Włoskimi makaronami, więc sobie coś popróbujemy pysznego dzisiaj. A chciałem wam jeszcze pokazać nową zajawkę Oli. A mowa tutaj o jakichś roślinkach. Ola sobie zasadziła jakieś nasionka tutaj na parapecie. No i proszę, już tam pierwsze rzeczy zaczynają kiełkować po Oli. I tutaj są jakieś rzodkiewki, cukinie, tego typu rzeczy, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak to wytrzyma. Tak? Będziemy potem jeść z ogródka. A, bo właśnie, bo ona chce jeszcze kupić donicę sobie do ogrodu i to poprzesadzać, no bo w tym raczej ciężko, żeby coś takiego wyrosło. Tak? Ja cię! Idziemy? Patrzcie, kto do nas dołączył, proszę bardzo. I jesteśmy na... Właśnie, nowym... Ktoś musi pracować, żeby nie mogli odpoczywać. Tak, dokładnie. Dlatego jesteśmy teraz na makaronie. Już dajemy makaronik. Już. Ciao. I teraz sobie spróbujemy. Czy ja mogę już zepsuć moją porcję, bo muszę tutaj, wiecie, głodomorowi. Ty sobie wzięłaś z ragu i buratą, a ja sobie wziąłem z truflą. I oczywiście nasz tester musi spróbować. A w ogóle restauracyjka jest na krakowskim Kazimierzu na placu Wólnica. Wygląda bardzo ładnie i w ogóle pachnie mega ładnie. Co myślisz? Tak, tylko jest dość drogo, jak według mnie. Bo takie coś kosztuje 40 kilka złotych, a moje też podobnie. Papa! Jest, spójrz, mam wreszcie! W sumie to najdzie na Wólnicę. Co myślimy? Ja też. Chyba dobre, co? Pyszne! Ola była sceptyczna przez właśnie ceny, ale powiedziała, że bardzo dobre i rzeczywiście... Nie, że sceptyczna, ale takie... Miałaś takie, że kurde, że drogo, że dużo na TikToku mówili o tym, nie? Więc byliśmy ciekawi, czy rzeczywiście ma to pokrycie z rzeczywistością. No bo taki makaron do papierowego, pojemnika za 50 zł, no to uważam, że to jest drogo. No, ale wychodzi na to, że smak jakby się broni, nie? Czuć, że ten makaron jest świeżo robiony. Tak. Jak oceniasz? Dobre, duża porcja, bo już końcówka mnie zmęczyła i już nie mogłam dojeść. Spoko, ale nie jest to miejsce, do którego bym wróciła tak jakoś chętnie. Ja bym wrócił przy okazji na pewno spróbować jeszcze tej, nie wiem czy klasycznej, ale jakby pierwszej pozycji, która tam była taka chyba tylko z tym serem i pieprzem, mi się wydaje. Mi smakowało, ale rzeczywiście cena była dosyć wysoka. Jak za tą formę i no i... Myślę, że w drogiej restauracji makaron za 5 dych, no to jest okej. Okay. Takiej, wiesz, popularnej, ale na pewno nie w świeżo otwartej. Uważam, że no teraz będzie na to boom, no bo jest tak dużo na TikToku, no tak, w ogóle, tak. Ale wątpię, żeby ludzie na to wracali. Nie wiem, jeśli rzeczywiście jest... Jak za makaron do ręki 50 zł, no to sorry dla osoby, ja uważam, że my dużo chodzimy po knajpach i dużo pieniędzy przeznaczamy na głównie jedzenie, no to ja bym nie wróciła. No tylko, że teraz pytanie, czy wiesz, czy to jest taki makaron jakby premium, można powiedzieć, bo jeśli to jest rzeczywiście z takich bardzo dobrych składników i to wszystko, no bo był dobry, to trzeba powiedzieć. Tak, ale może wiesz, dlatego tyle kosztuje, nie? Wiadomo, oczywiście, jak najbardziej, ale ludzie nie lubią wydawać tylu pieniędzy. No ale też mi się wydaje, że to, czy jest podane w papierze, czy na talerzu, to nie jest jakby według mnie wyznacznik tego, czy ludzie będą to jedli, tylko jednak ten smak mi się wydaje taki no tak, najbardziej
najważniejszy. Ogólnie był naprawdę dobry, no tylko tak mówię, ja nie jestem fanem makaronów, więc jeżeli ktoś jest takim mega, mega fanem, Karo od nas jest mega fanem. Ja też jestem mega fanem. No, no to pewnie ten makaron był super, ale no ja to tak... A teraz idziemy do domku. Musimy iść po rower, bo oddaliśmy stary rower do naprawy. No i widzimy się zaraz. O, proszę. Pani influencerka tutaj, proszę się pokazać. Tutaj Kawusia będzie, uważajcie, twarzą nowej marki. Tak, Kawusiu, pachnie ci to. Pachnie już. Wspólnie będziemy mieli współpracę z Kawusią. Z nową marką z Polski, która produkuje właśnie karm premium. Więc będziesz testować, Kawusiu. Ty już no byś tak, chciała? Kiedy można zacząć? No już niedługo. No daj dziaba. Chodź, spróbujesz sobie chrupaczka. Jak pachnie, masz ochotę? Pachnie ładnie, powiem ci. Fajnie, że są te w ogóle. No, masz dwóch testerów już. Tak, on bardzo lubi kawusi chrupki, więc fajnie, że jest taki klips, który można sobie zamykać. To jest taki rzep, ala. Kawusiu, siad. Łapę proszę. Daj łapę. No. No, nie, kawa, moje szkolenie. Siad. Pięknie, łapa. No, super. Proszę bardzo. Nie chcę się tu chwalić, ale to ja mam przy kawusie. Nawet bez słów się rozumiemy. Leżeć, kawa. No, super pies, super. Pyszny lambik. Dobra, spróbowaliśmy, możemy go chować. Kończymy przedstawienie. Ona tak, patrz, żartujesz w tym momencie. Ty zażarłeś miskę makaronu, a ja tylko trzy chrupki? Jeszcze za przekupstwo. No tak jest, Kawusiu. Aha, coś tutaj jest, aha. Może to lepiej zostaw, bo cię pokopię prądem. Co to za zabawa? Kawa! Co to? Co jest? Co to? Pokażę wam, o co się rozchodzi. Kawa, co to? Kawa, co kawa, to ale robią? Paczkę dostałaś z fajerwerkami w dodatku. Co to? Czy pokazać, co tutaj babcia przywiozła? Nie dawaj go buzi. O cholera, ale secik dostałeś. Przyjesz? O, kąpiel, Luby, ty już bez pampersa wjeżdżasz w to. Tutaj żona bija. Jezus, Mary. Ale wam się podoba, co? Oj. O? Co? To syseń? O, basketball. To jest, to może być. Ty no, babcia chyba okradła jakiś sklep, powiem ci. Już nie jest zainteresowany Nazar. Kusula, ci się podoba? Kusula? Nic dla nas nie ma? Cholera jasna. To
chyba, że się zmieścisz. Tak, to do kosuli. O, to do kosuli. O, no, no to takie trochę na tatę. No, tak, tak. Tak. Dobrze, razem sobie będziemy w takich śmigać. Co się dzieje? Proszę opowiedzieć o swojej uprawie, bo wczoraj coś próbowałem opowiedzieć, ale nie wiem co w czym jest. Ja też nie wiem. To jest chyba rzodkiewka. Która? To. Okej. Okay. Wygląda trochę jak kiełki rzodkiewy. Patrz jak od wczoraj w ogóle wywaliło. To mi się wydaje, że jest cukinia. Okej. Okay. Bo jest tak, rzodkiewka, cukinia, pietruszka bodajże gdzieś. Jak ktoś się zna, to można już taką rzodkiewkę przesadzać, czy trzeba czekać, aż puści liście? Chyba trzeba czekać, aż puści liście, nie? Tak? Nie wiem. Nie no to wiem. Poczekamy na film i wtedy się do, i wtedy najwyżej przesadzimy. Poczytałam ci jeszcze na internecie trochę, więc zaraz się dowiem może czegoś więcej. My już jesteśmy z Nazarem w samochodzie, bo niestety zaczęła się jazda, bo zachciało mu się spać, bo w sumie jego godzina już powoli wybija. My się zbieramy do studia, bo Julia zaczęła tatuować, więc jedziemy zobaczyć jak tam jej idzie. Troszkę posprawdzać, do tego mamy wodę, nie wiem czy tam będzie widać, ale mamy wodę do studia, bo się skończyła, więc dlatego jedziemy. Kurczę, ten vlog będzie taki troszkę znowu poszarpany, bo niestety, wiecie, jak się kurczę pracuje, to ciężko zrobić z jednego dnia coś więcej. Ta praca kończy się tam troszkę później, więc ciężko jest wyłuskać do tego vloga tyle materiału, ile byśmy chcieli, dlatego robimy po prostu takie łączone z kilku dni. Mam nadzieję, że będzie wam to odpowiadało, bo prawdopodobnie w najbliższym czasie tak będą wyglądały te vlogi, chyba że robimy sobie jakieś tam weekendowe, no to wiadomo, że jesteśmy razem przez cały dzień i tak jest łatwiej. Jak tam móc przed pierwszą dziarką? Już druga. No, nie, a tak naprawdę to czwarta w życiu. No ale na obcym, tak? No nie, bo też grały w koszykówkę. Julka mówi tak, zarąbiście, jak będę dużo pracować, mieć studia i w ogóle, to schudnę, bo nie będę miała czasu jeść, to nie muszę ćwiczyć przed latem. Kabanos! Pokaż się tam, co tam dostałeś? No pięknie. Nie wyznałaś, jak ktoś dał. Nie. Kabanos! Będzie nasza słodka tajemnica. A czy zostaniesz teraz zaraz, no? I Olikę jakąś. Boss, jak siedzi w ogóle. Niesamowite teraz. Spodobało ci się? Proszę cię. Tego popita to bym sobie kupiła z chęcią. Masz. Moja ADHD lubi to. Ola, chcesz na maj na urodzinki takie? Na maj na urodzinki jeszcze pieniądze od was dostać. A czy jestem twoją matką? No. Ja kochani musiałem jeszcze wrócić do studia, zamknąć je. O proszę, zamykam okienko i wracam teraz do domu, dlatego wspomniałem wam wcześniej, że te vlogi nasze są takie troszkę bardziej cięte, no bo niestety nie jesteśmy w stanie sobie tego tak zorganizować, żeby tylko nagrywać, nie? Więc teraz zbieram się i wracam. Jestem w ogóle dzisiaj pierwszy raz w studiu na naszym nowym rowerze i normalnie chodziłem patrzeć, czy stoi zapięty, nie wiem, co 10-15 minut, bo tak się o niego martwię właśnie. Ale już na niego wsiadam i pędzę do Oli i Nazara. I w ogóle u nas w ogrodzie zaczął kwitnąć, proszę bardzo, piękny bez. I jak on w ogóle pachnie, to nie uwierzycie. No i on jest z naszego właśnie ogródeczka. Ola dzisiaj nazbierała i przywieźmy do studia. Więc tak właśnie wita na wejściu, jak ktoś wchodzi. Bardzo ładne. Bardzo ładne i bardzo pachnące. Gdzie państwo idą, przepraszam. I tak wyglądają nasze dni, jak jest tylko ciepło. Od razu uciekamy do ogródka, a teraz zobaczymy, czy będzie chciał jeść obiad, ale chyba jeszcze nie. A ja zabieram się za koszenie trawy.
Proszę, pani wiewióreczka tutaj po elewacji sobie śmiga. Ogródek skoszony. O. O, już sobie tam śmiga. Twoja mama w ogóle mówi, że jej biega ktoś po dachu cały czas, nie? Albo po oknach. A ty co, przepraszam, się dzieje? Masz mi jednego? No i ja sobie zabiję. Skoszone, co teraz? Ja teraz mam wolny od animatorowania. My już wypełniliśmy naszą misję ogrodową i słuchajcie, przyszła do nas paka, którą wczoraj zamówiliśmy i oficjalnie możemy rozpocząć jeżdżenie nowymi rowerami do pracy. Tak, żeby się nie stresować, a przynajmniej nie tak, jak ja to wczoraj robiłem. Stresowałeś się? No, patrzyłem tak co 10 minut mniej więcej, czy dalej stoi, więc mam nadzieję, że to nam w tym pomoże i odciąży nasze zszargane nerwy. Zamówiliśmy sobie dwa, żeby każdy miał swoje, bo teraz mieliśmy tylko jedno i podbieraliśmy sobie zapięcie właśnie. Wygląda na porządne, opinie też miało całkiem spoko i kosztowało 150 zł i to jest, słuchajcie, takie, które się... Jak to otworzyć? Co jest? O, tak się rozkłada w taką... Jest zrobione z takich płytek po prostu i że to jest jedno z lepszych zapięć do roweru właśnie, no w sumie wszystkiego, co chcecie zapiąć. Więc teraz już można szusować bez obaw i zostawiać go tak naprawdę prawie wszędzie. Dobra, Ola już wraca z Julią, więc umówiliśmy się, że zrobimy sobie na kolację grilla i oczywiście kiełbaski, ale oprócz tego dzisiaj wjedzie rybka z grilla, więc będzie pysznie. Ja to wszystko przygotuję, żebyśmy już mogli pójść sobie do ogrodu, jak one przyjadą. I tak się prezentuje nasza rybka. My zawsze ją właśnie tak robimy, czyli pietruszeczka, sól, pieprz, rozgnieciony czosnek, masełko i na to jeszcze plasterek cytrynki i zawijamy to wszystko i na grilla z tym. Ale pan jockey tutaj pędzluje parówę. Parówa z grilla. Chyba pyszna jest. Także kochani nasi, chcieliśmy się oficjalnie z wami pożegnać. Pa. Nazar też wam mówi papa, więc zakończmy tego przedziwnego vloga. Czemu przedziwnego? No bo jest taki, wiesz, z jednego dnia mamy jedno ujęcie, z drugiego dnia mamy drugie ujęcie, jest tak, wiesz. Też tygodniowy vlog. No, dosłownie. Także tym miłym akcentem żegnamy was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Bye!